Mam takie pytanie konkretne. Co panowie sądzą o przestrzeni, a w zasadzie o pomniku wdzięczności Armii Czerwonej, bo to teraz dosyć głośny pan temat. Pan Bartek tak się złożył, że też jest kandydatem. Kandyduję z Komitetu Wyborczego Wspólną do Rady Miasta. Temat jest mocno drażliwy politycznie. Natomiast tak, jako przestrzeń ten plac stanowi powiązanie z ulicą Kopernika i dalej do Parku Centralnego. Jako przestrzeń plac powinien istnieć. W miejscowym planie, o którym był, to już był przytaczany a propos wyłastowania centrum handlowego, tam był parking tymczasowy. Czyli to, co teraz tam istnieje, jest wbrew miejscowego planu. To już od kilku lat to było nieraz przytaczane, również między innymi przez Świętą Armię, z tego co pamiętam. I nadal parking istnieje. Jest projekt nowego placu. Miejmy nadzieję, że nie zostanie zrealizowany, ponieważ utrzymany jest w formie takiej betonowej, jak powinien być zupełnie na przestrzeń. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o przestrzeń. Co do wymowy politycznej, wydaje mi się, że być może warto byłoby to odbyć na zasadzie szerokiej rozmowy różnych środowisk, ponieważ każdy ma swoje spojrzenie na to wszystko. Czy wyburzać to? To jest teraz moje osobiste zdanie, tak? To nie jest zdanie absolutnie mojego komitetu. Jest to bardzo przykry element historii naszego miasta. Nie wymarzymy go z miasta, więc wydaje mi się, że to powinien pozostać, ale nie jako pomnik gloryfikujący, a jako pomnik, nie pomnik, a jako przypomnienie, jak było i czego nigdy w życiu już nie powinno się tutaj wydarzyć. Tak, w tą stronę bym szedł. Ale tak jak powiedziałem, to jest osobiste zdanie każdego, co inaczej na to patrzy i rzeczywiście wymaga to takiego szerszego spojrzenia i wyrażania na pewno wspólnego, bardzo sensownego stanowiska, bez jakiejś skrajności. Tak, bo jedna i druga uważam, że nie są dobre. Natomiast jeżeli chodzi jako przestrzeń, tak najbardziej powinien być to plac oddany mieszkańcom, miejsce spotkań, bo jest naprawdę bardzo ciekawy, fajnie położony. A co panowie? Ja, proszę państwa, też nie będę się wypowiadał za całą Świętą Warmię, bo tutaj zdania są podzielone, ale chciałem powiedzieć, że Święta Warmia już od paru ładnych lat temu przedstawiła pierwszy z projektów zmiany wymowy jakby z tego monumentu. Czyli bez burzenia go, bez przenoszenia można zmienić wymowę tego monumentu. Więc gdyby nie była to wymowa gloryfikująca Armię Czerwoną, ale wprost coś przeciwnego. Także to nie zostało dotąd przez nikogo podjęte. Moje zdanie też już się na ten temat wypowiadałem. Znaczy w zasadzie w dwóch kierunkach nad tym myślałem. Myślałem rzeczywiście mniej więcej co tutaj koledzy powiedzieli, żeby właśnie jak gdyby w jakiś sposób jak gdyby rozbudować tą przestrzeń na zasadzie właśnie pokazania akcentów również tych złych i tak dalej. Czasem nawet kiedyś pokazania prawdy. Trudnej, ciężkiej, ale prawdziwej. Ja tej nawet zażartowałem sobie kiedyś w internecie, nie wiem czy któryś z panów to zauważył. W Gdańsku mignął taki temat właśnie przy czołgu we Wrzeszczu. Ten temat, kiedy student ASP wykonał rzeźbę soldata ruskiego gwałcącego ciężarną kobietę. I ja żartobliwie dołożyłem tam na tym podejście. Ja wiem, że to jest zabytek i tak dalej. O tym nie wchodzę. No, dołożyłem na tym podejście właśnie ten dodatkowy element, czyli jak gdyby tutaj, prawda, jest ten soldat, który stoi i z tą pięścią, prawda, tej wyzwala, a drugi, który, że tak powiem, gwałci. Ale też i zastanawiałem się nad tematem, tylko to jest kwestia też kosztów i tak dalej, być może społecznicy by się znaleźli. Jest cmentarz na Kozłowskiego, Szarych Szeregów, tak? Chyba tak nazywa. Tak. Szarych Szeregów. Cmentarz radziecki. To jest cmentarz. Cmentarz, że są cmentarzami, szacunek niezależnie od tego. I nie powiedziane, że ja bym nie widział tego pomnika właśnie tam. On wcale nie musi być w centrum miasta. To jest zabytek, to jest Dunikowski i to jest wielka rzecz, rzeczywiście. Rzadko które miasto ma Dunikowskiego i tego jakby nie burzmy, nie ten. Natomiast no, naprawdę w tej chwili nie potrafię powiedzieć. Między tymi dwiema koncepcjami się waham. Czyli jak gdyby rozbudowania o elementy właśnie takie nawet wręcz trudne, brutalne i tak dalej, właśnie te jakieś tam a druga możliwość przeniesienia to na cmentarz.
Ja byłbym zdecydowanie za przeniesieniem na cmentarz i to powinno być zresztą reguła, jeżeli chodzi o te pomniki sowieckie. I to jest godne, ponieważ tam są rzeczywiście ludzie, którzy życie zostawili tutaj, przecież nie z żadnych zbrodniarzy, tylko zwyczajnie Rosjanie. I tam przy nich ten pomnik będzie na miejscu i będzie zresztą szanowany. Nie będzie wtedy happeningu. Natomiast co do dorabiania tych elementów, to to wydaje mi się, powiedzmy, raczej obraźliwe i dość niesmaczne. No ale myślę, że cmentarz jest właściwym miejscem i na to i tak. Natomiast co do samego placu, to niestety muszę przypomnieć, że w Tatrymasztyna jest tragiczny brak miejsc do parkowania i to tak zastanawianie się, najpierw trzeba zaspokoić podstawowe potrzeby, czyli właśnie to, żeby było postawić samochód, a potem by było potrzeby, powiedzmy, z gatunku estetycznego. Tym bardziej, że obok jest jednak ten teren nad Łyną i parkowy, więc można by tu raczej, ja bym tu raczej myślał o użytkowaniu. Jeśli chodzi o pomnik Targu Wdzięczności Jarmi Czerwonej, uważam, że tutaj powinniśmy właśnie zapytać mieszkańców, co o tym sądzą i co by chcieli, żeby z tym pomnikiem się stało, tak? Czyli poddać to pod referendum. Było. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz poddać to pod referendum, tak, no bo wiemy, że u nas referenda i konsultacje społeczne przez obecną władzę są używane wtedy, kiedy im się to podoba, tak? Bo było referendum na przykład w sprawie tramwajów, z tego co pamiętam, mieszkańcy nie chcieli tych tramwajów, tak? Tramwaje powstały. No dobrze, ale mam takie pytanie, ale gdyby stał pomnik Lenina, to też byśmy potrzebowali jakiejś dyskusji, konsultacji, to znaczy, albo próbę zdobyć próbę, nie wiem, interpretacji tego pomnika? No, ale też, jak pani widzi, można to różnie interpretować, tak? No bo jest tutaj wymowa tego pomnika, tak? On w tej wymowa chwili... Wymowa tam jest jednoznaczna. No, Sierpi Mot. Ale chodzi o to, żeby przekształcić tą wymowę dokładnie. Nie jako gloryfikację i podziękowanie Armii Czerwonej, tylko właśnie przedstawić to, co tutaj się stało, a co nie powinno się stać, nigdy nie powinno mieć miejsca. Tak? Ale jako pomnik dla poległych jest to pewnie jak nie potrafimy, odpowiem pani, bardzo przepraszam panów, jak chyba nie zatracamy się w tym swojej wizji i takiej troszeczkę, przepraszam za brzydkie słowo, antagonistycznej, białej, czarnej, nie patrzymy na to, co zostawiamy, co nam poprzednie pokolenia zostawiły, nie umiemy o to zadbać, co zostawimy następnym.